Co może sprzyjać pojawianiu się mobbingu w różnego typu organizacjach? Podam kilka z moich doświadczeń najczęściej występujących przyczyn takich patologicznych zachowań. Oczywiście błędy w rekrutacji. Jeżeli zatrudnimy na jakiekolwiek stanowisko osobę z rysem psychopatycznym, to mamy niemalże pewność, że ona będzie się pastwiła nad innymi ludźmi. Będzie manipulowała, będzie krzywdziła, będzie wykorzystywała ludzi. I im większą władzę damy tej osobie, im na wyższym stanowisku w hierarchii tą osobę postawimy, tym będzie miała szersze pole rażenia, większą skalę mobbingu czy innych destrukcyjnych działań i tym bardziej będzie mogła zaszkodzić wielu pracownikom. Czyli naprawdę bardzo apeluję do rekruterów, żeby zwracali większą uwagę na to, jakie wartości, jaką osobowość, jakie podejście mają kandydaci, których wybieracie, a nie tylko, żebyście patrzyli na ich twarde kompetencje czy doświadczenia. Zapewniam Was, że taki mobber, nawet jeżeli w Waszym odczuciu ma świetne wyniki i dobrze działa, spowoduje dużo większe straty dla firmy w różnych obszarach niż zysk z tego dociskania czy też jakichś sprytnych intryg będzie Wam przynosił. Kolejna sytuacja, która sprzyja, to jest to, jeżeli osoby zarządzające mają taką wizję, że najbardziej sprawdzają się metody zamordyzmu, metody dociskania, metody folwarczne. Tak, im wyżej taki szef zarządza, zwłaszcza jeżeli będzie prezesem, to tą swoją kulturę organizacyjną będzie po prostu rozsiewał na kolejne szczeble. Czyli te przekonania mogą wpływać na prawdopodobieństwo mobbingu. Oczywiście kultura organizacyjna oparta na wyścigu szczurów, na rywalizacji, na dowożeniu wyniku za wszelką cenę. Kultura organizacyjna, która będzie skupiona wyłącznie na zysku, na maksymalizacji zysku, bez patrzenia na koszty. Czy to koszty społeczne, czy koszty, jeżeli chodzi o niszczenie pracowników. I długofalowo tego typu maksymalizacja zysków się nie opłaca. Ale krótkofalowo wielu menadżerów dostaje świetne referencje, nagrody, awanse, bo w krótkim okresie zamordystycznymi metodami, czy zastraszaniem, czy jakimiś manipulacjami dowiozło wynik. Kolejna sytuacja. Jeżeli mamy w pracy pośpiech, presję, przeciążenie zadaniami, jeżeli ludzie pracują nieustannie w takim poczuciu, że tyle jest rzeczy, że się z niczym nie wyrabiają, to będzie zwiększało prawdopodobieństwo mobbingu na dwa sposoby. Po pierwsze, część osób będzie niestety rozładowywać stres, napięcie, presję, wyżywając się na innych osobach, czy to na swojej rodzinie, czy na pani w sklepie, czy po prostu na swoich podwładnych czy współpracownikach. Tak? Czyli takie odreagowywanie frustracji, lęku, przemęczenia na innych. Ale drugi powód jest taki, że jeżeli nie mamy na nic czasu, jeżeli z trudem wyrabiamy się z naszymi zadaniami, jeżeli jesteśmy chronicznie przemęczeni i zestresowani, to kurczy się ta przestrzeń dla empatii, dla dbania o relacje, dla fajnych rozmów, dla mówienia współpracownikom miłych rzeczy, dla pomagania sobie nawzajem. Tak? Czyli im większa presja, tym większe prawdopodobieństwo mobbingu czy jakichkolwiek innych negatywnych działań. Mobbingowi też może sprzyjać zły podział zadań między pracownikami. Czyli sytuacja, w której na przykład szef nie jest sprawiedliwy, nie dzieli odpowiednio zadań, nie rozlicza pracowników z tego, co faktycznie zrobili w ramach swoich zadań, a tylko na przykład rozlicza cały zespół, a wtedy te bardziej sprytne, manipulacyjne czy perfidne jednostki mogą stosować mobbing, żeby zastraszyć swoich współpracowników, żeby przywłaszczyć sobie ich wyniki pracy,
czy też po prostu, żeby te osoby robiły za tego mobbera, a szef będzie udawał, że tego nie widzi, bo przecież wynik jest dowieziony. Także tutaj podałam kilka takich najczęstszych sytuacji, które sprzyjają mobbingowi. Oczywiście jest ich znacznie więcej. Jeżeli w Waszych firmach wystąpiły inne przyczyny mobbingu, to podzielcie się nimi w komentarzach.